Podobnie w poprzedniej perspektywie finansowej, w tym bieżącym już okresie programowania będziemy instytucją pośredniczącą dla programu, co oznacza, że będziemy odpowiedzialni za realizację tych zadań, które rozpoczynają się naborem wniosku, później oceną, podpisywaniem umów o dofinansowanie, a na końcu też dbałością o prawidłowe rozliczenie i też skontrolowanie tych przedsięwzięć, które z Europejskiego Funduszu Społecznego będą finansowane i realizowane w województwie. To jest właśnie cała specyfika Europejskiego Funduszu Społecznego, że on dotyczy i odnosi się do bardzo wielu, wydawałoby się pozornie, bardzo zróżnicowanych obszarów naszego takiego codziennego funkcjonowania. Bo z jednej strony rzeczywiście są to środki, które mają służyć ułatwieniu poszukiwania pracy, ułatwieniu w podejmowaniu zatrudnienia, podniesienia poziomu aktywności zatrudnieniowej w województwie. Z drugiej strony są pieniądze, które mają trafiać do tych, którzy są w najtrudniejszej sytuacji, którzy z różnych powodów w ogóle wypadają z rynku pracy, którym ta pomoc wymaga często bardzo wielu skomplikowanych działań, tak by przywrócić ich do normalnego funkcjonowania. Poza tym mamy olbrzymi obszar związany z wsparciem przedsiębiorczości. Takie wsparcie finansowe w postaci czy to mikropożyczek, czy dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Wreszcie mamy olbrzymią kwotę środków lokowaną, czy dedykowaną edukacji. Tej edukacji właściwie na każdym poziomie, od przedszkola przez szkolnictwo podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne. Mamy również wsparcie dla najmłodszych. To jest to zróżnicowanie, z którym w poprzednim okresie programowania nie mieliśmy do czynienia, czyli możliwość finansowania opieki nad tymi dziećmi najmłodszymi do trzeciego roku życia. I w gruncie rzeczy, jak przyjrzymy się Europejskiemu Funduszowi Społecznemu, to nagle okazuje się, że naszym beneficjentem, odbiorcą tego wsparcia można być w gruncie rzeczy przez całe życie. Znaczy są to i osoby najmłodsze, i dzieciaki, które wymagają zaopiekowania się. Są to osoby, które uczą się, kształcą, które dopiero będą wchodziły na rynek pracy, ale są też i dorośli, którzy wymagają wsparcia, pomocy w poszukiwaniu zatrudnienia. To takie jedno z naszych działań, czy działań, które ma chyba najdłuższą tradycję w Europejskim Funduszu Społecznym, projekty właśnie powiatowych urzędów pracy. Ogłoszone w pierwszej kolejności, dlatego że tutaj te doświadczenia są jakby największe i wszystkie procedury chyba w największym stopniu przetarte tej współpracy z powiatowymi urzędami pracy, bo w gruncie rzeczy mówimy o tych wszystkich usługach, działaniach, które na co dzień w urzędach pracy w województwie są realizowane, czy to w naszym, czy na terenie całego kraju. I tutaj tymi środkami będą finansowane te działania, które w przypadku osób powyżej 29 roku życia mają przynieść ten finalny sukces w postaci doprowadzenia do zatrudnienia. Tych instrumentów w Urzędzie Pracy jest naprawdę całkiem sporo i najważniejsze jest to, by to wsparcie było w możliwie największym stopniu dostosowane do indywidualnej potrzeby każdego z klientów, z każdego z beneficjentów, bo w jednym przypadku to tylko i wyłącznie może być tylko i wyłącznie przedłużenie oferty pracy, w innym przypadku będzie to konieczność uzupełnienia bądź całkowitej zmiany kwalifikacji zawodowych. Gdzie indziej to będzie musiał być znacznie dłuższy proces, który będzie zaczynał się od pracy z doradcą, czasami psychologiem, tak by przygotować się do powrotu na rynek pracy, bo tu nie ma żadnych uniwersalnych prawideł. Tak naprawdę co człowiek to jego osobna historia i im większe dostosowanie do indywidualnych potrzeb odbiorcy, tym większa skuteczność, efektywność tego wsparcia na końcu, a to jest jego istotą. Tak naprawdę istotą jest to, by jak najwięcej z tych osób, które są zarejestrowane w urzędach pracy, wróciło na rynek pracy i skutecznie się po nim poruszały. My nie wymyślimy żadnych nowych, niezwykle powiedziałbym innowacyjnych narzędzi w doprowadzeniu osób bezrobotnych do zatrudnienia, bo tutaj to instrumentarium w przypadku urzędów pracy jest spisane w ustawie i ono jest dość skuteczne, to znaczy ten zakres instrumentów związanych czy to z subsydiowaniem zatrudnienia, szkoleniami, podnoszeniem kwalifikacji, organizacją staży jest powiedziałbym zdefiniowany, dość precyzyjnie wskazany i zazwyczaj bywa skuteczny. Natomiast z całą pewnością my coraz większy nacisk będziemy kładli na rezultaty projektów, to znaczy już w tej perspektywie finansowej bardzo precyzyjnie wskazywaliśmy konieczny do osiągnięcia poziom efektywności zatrudnieniowej. To nie chodzi o to, żeby te projekty realizować, pracować z tymi ludźmi w nieskończoność, niezależnie od ich finalnego efektu. Zakładamy tak w największym uproszczeniu, że mniej więcej 40% uczestników, którzy skorzystają z tego wsparcia, w wyniku tego projektu na jego zakończenie ma podjąć zatrudnienie, ma być zatrudnionych, ma pracować, ma znaleźć się w miejscu pracy, bo no, taki jest charakter. Znaczy, temu mają te środki służyć i nie wyobrażam sobie innej metody ich wydatkowania.
Rzeczywiście wsparcie czy możliwość finansowania przedsięwzięć związanych z opieką nad najmłodszymi dziećmi do tej pory w FSie nie miało miejsca i pojawia się w tym okresie programowania po raz pierwszy, ale chociaż trzeba pamiętać, że my mówimy o takich przedsięwzięciach, które jednak nierozerwalnie są powiązane z rynkiem pracy, bo tutaj z jednej strony mamy dziecko, dla którego trzeba stworzyć warunki opieki, czy to żłobek, czy to klubik dziecięcy, właściwie wszystkie formy prawne są dopuszczalne, ale z drugiej strony mamy rodzica, który dzięki temu zapewnieniu opieki wróci na rynek pracy. Te dwa aspekty będą ze sobą nierozerwalnie połączone i powiązane, bo mówimy tutaj o działaniu, które ma przezwyciężać bariery ugodzenia życia zawodowego z życiem osobistym. Mówimy o tym, tak się to dzieje w współczesnej gospodarce, że im dłuższy rozbrat z aktywnością zawodową, tym później trudniejszy powrót. W przypadku stanowisk, które wiążą się na przykład z różnego rodzaju procesami technologicznymi, czasami 3 lata to jest przestrzeń, w którym ta technologia, technika, środowisko zmienia się nieporównywalnie zupełnie. W związku z tym im szybciej się udaje zapewnić tę możliwość powrotu na rynek pracy, do aktywności zawodowej, tym lepiej. Natomiast tutaj też warto wyraźnie zasygnalizować, że nie zachęcamy do tego, by wcześniej zostawiać dzieci bez opieki, czy wracać do aktywności, tylko żeby godzić te dwie role, żeby rzeczywiście z jednej strony, łamiąc tą barierę braku możliwości zapewnienia opieki nad dzieckiem, stwarzać komfortowe warunki, bezpiecznie, spokojnie zapewniam opiekę swojemu maluchowi, a ja mogę wykonywać obowiązki zawodowe. Przecież nie zawsze musi być to w pełnym wymiarze czasu pracy, może być częściowym, może być na elastycznych warunkach, może to być praca świadczona w domu. Istotą jest zapewnienie opieki dla dziecka, tak by rodzic mógł wrócić do aktywności, do obowiązków zawodowych.